Dzień dobry Państwu, ja jako ten wstęp po wstępie, czyli krótki wykład na temat odpalisz. Odpalasz. Czego Pani mnie dotyczy, ochronie przyrody, nie? Organizatorzy poprosili mnie o nakreślenie takiego ogólnego backgroundu, jak wygląda sytuacja przyrody na świecie. Wiem, że to nie ma specjalnie dużo związku z tematem dzisiejszej konferencji, ale żyjemy w Polsce w pewnym określonym, prawda, układzie. Gdzie jest jakiś pilot? Co to było? Tak? Dobra. Może przyciemnić te lampy. Dobra, okej. Czyli to tak działa. Często mamy wrażenie, że ochrona przyrody w Polsce nie działa, że musimy walczyć o bardzo wiele rzeczy, realizacja powinna być zupełnie oczywista, ponieważ wynika z przepisów prawnych. Natomiast jak przyjrzymy się sytuacji na całym świecie, to nasza polska sytuacja nabiera troszkę innego wymiaru, prawda? W wersji oficjalnej w Polsce przyroda jest chroniona bardzo dobrze, rewelacyjnie. Zresztą to samo słyszeliśmy w roku 2003, kiedy przygotowywaliśmy obszary Natura 2000. Że przecież w ogóle nie potrzeba nam żadnej sieci europejskiej, jakichś obszarów Natura 2000. Przecież mamy fantastyczny system ochrony przyrody w kraju. 30% powierzchni kraju jest pod ochroną. Nie wiem, czy wiecie, ale 30% powierzchni kraju jest chronione oficjalnie według GUS-u. 23 parki narodowe, prawie 1500 rezerwatów przyrody. Parki krajobrazowe, 121 obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, prawie 7000 użytków ekologicznych. Naprawdę, no, jest się czym pochwalić. Mamy te gatunki sztandarowe, które uratowaliśmy albo osobiście, takie jak żubr, albo ratujemy w tej chwili sokół wędrowny, prawda? Mamy ten program restytucji, w tej chwili jego populacja rośnie coraz bardziej. Mamy bobra, który ze stanu prawie zanikającej populacji w tej chwili w zasadzie powinien stać się naszym towarem eksportowym. Powinniśmy do Unii Europejskiej pakować bobry, z czym ich wywozić. To też dzięki udanemu procesowi restytucji. Więc wydawałoby się, naprawdę nie jest źle. W Europie mamy całą sieć obszarów Natura 2000, już w tej chwili praktycznie ustabilizowaną. Komisja Europejska już wymusiła na wszystkich założenie tych obszarów. Zajmują od 8 do prawie 40% powierzchni krajów członkowskich. Średnio to jest 18,3% powierzchni państw wspólnoty europejskiej znajduje się w sieci Natura 2000. To jest prawie 20% obszarów, jest pod formalną ochroną. Ten system opiera się oczywiście o dyrektywę ptasią i siedliskową. Także jest rewelacyjnie. Mamy załącznik czwarty z całą wielką grupą gatunków objętych ochroną, zarówno roślin, jak i zwierząt. Mamy załącznik pierwszy, drugi, dyrektywy ptasiej. Praktycznie wszystkie ptaki są chronione w oparciu o artykuł 4.4 dyrektywy ptasiej, prawda? Na świecie to już w ogóle jest rewelacja. Słuchajcie, 133 tysiące obszarów chronionych różnego typu. 17 milionów kilometrów kwadratowych. 2 miliony kilometrów kwadratowych oceanu. Aż 7 tysięcy parków narodowych obejmuje ponad 1 milion kilometrów kwadratowych. No wydawałoby się rewelacja. To pytanie, co my tutaj na tej sali robimy? Największe parki narodowe, Grenlandia, ponad 900 tysięcy kilometrów kwadratowych. No on robi tutaj statystykę całkiem nieźle, nie? Ale Wielka Rafa Koralowa nie jest parkiem narodowym, jest obszarem specjalnej ochrony. Prawie 350 tysięcy kilometrów kwadratowych. Parki narodowe strefy tropikalnej, 36 tysięcy kilometrów kwadratowych. Demokratyczna Republika Kongo, RPA, Botswana, 37 tysięcy kilometrów kwadratowych. Gigantyczne obszary chronione, które powinny skutecznie zapobiec spadkowi różnorodności biologicznej na świecie. Jeszcze raz mówię, 20% krajów Unii Europejskiej, 17 milionów kilometrów kwadratowych. Co więcej, w Nagoi podpisano porozumienie w 2010 roku, w którym państwa sygnatariusze zobowiązały się do objęcia ochroną 17% powierzchni lotów i 10% powierzchni oceanicznej. Globalne wydatki na ochronę przyrody wydają się całkiem duże, 6 miliardów rocznie. No, według obliczeń, żeby ruszyć cokolwiek, potrzeba 4 razy tyle, no ale mniejsze. W każdym razie na papierze jest zarobiście, jest świetnie. A jak to wygląda w praktyce i jak to wygląda na terenie całego świata? No, różne mamy sposoby monitoringu bioróżnorodności świata. Najbardziej znanym oczywiście jest
Czerwona Księga IUCN. Każdy zainteresowany może sobie wejść do internetu i zobaczyć, na bieżąco jest aktualizowana. Co roku pojawiają się tam nowe gatunki, zmieniają status. Niestety pojawiają się także nowe wymarłe. Bardzo ciekawą inicjatywą jest Living Planet Report WWF-u, od którego zaczniemy i który koncentruje się na monitorowaniu populacji, pewnych wybranych populacji gatunków różnych zwierząt, ryb, bezwzględowców, ssaków, płazów, gadów w różnych krajach świata. Jak widzicie, to jest prawie 8 tysięcy populacji, które należą do 2,5 tysiąca gatunków kręgowców. A przepraszam, z bezkręgowcami pojechałem, nie monitorują ich w Living Planet. To są gatunki specjalnie dobrane, takie, które albo są gatunkami czujnikowymi, to znaczy wskazują na stan ekosystemów, albo są to gatunki parasolowe, takie jak na przykład słoń afrykański, którego funkcjonowanie w ekosystemie sawannowym warunkuje w ogóle istnienie ekosystemu sawanny. Ponieważ tak to akurat tam wygląda. Bez słonia sawanna znika, sawanna natychmiast zamienia się w suche, takie kserofilne lasy podróbnikowe, zarośnięte przez kolczaste akacje, gdzie większość gatunków normalnie występują na sawannie, bytuje tylko z wielkim trudem, ich populacje dramatycznie spadają. Także na tym polega funkcjonowanie gatunku kluczowego, prawda? I to jest ostatni raport z 2010 roku. Sorry za jakość slajdu, ale mi tak zablokowali PDF, że dało się to tylko po prostu zrzynać tym obrazkiem. Ale widać, o co chodzi generalnie. O ile w Palearktyce stan populacji tych gatunków kluczowych w ciągu ostatnich, chyba to jest od roku 1990, urósł nam o 40%, za co między innymi odpowiedzialna jest populacja bobra. I generalnie jest to efekt funkcjonowania sieci Natura 2000 i systemu ochrony przyrody w Europie. Ponieważ na sytuację palearktyczną przede wszystkim wpływa Europa Zachodnia i to, co my tutaj robimy dziś z przyrodą. Natomiast w pozostałych częściach świata, szczególnie w obszarze indopacyficznym, mamy do czynienia z 66% spadkiem populacji gatunków kluczowych monitorowanych przez WWF od roku 1970. Neotropik to samo. Spadek o 55%. Na afrotropiku ten spadek ostatnio został zahamowany przez działania rządów Kenii, Tanzanii, RPA, Botswany, które po prostu popatrzyły na żywą przyrodę jako na swoje bogactwo narodowe i policzyło dochody z ekoturystyki. W związku z czym okazało się, że znacznie bardziej opłaca się chronić te parki narodowe, nawet wystawiając strażników uzbrojonych ciężką broń i walczyć z buzownikami, niż też eksploatować zasoby przyrodnicze, tak jak było to do tam roku 2000. W tej chwili niestety w wielu krajach afrykańskich tą walkę z buzownikami powoli się przegrywa. To znaczy znowu zaczynają się pojawiać masowe rzesze słoni afrykańskich. W zeszłym roku w całym Kamerunie zginęło 2,5 tysiąca osobników. No, niestety jest to efekt jakby procesów, które generalnie dzieją się na świecie, czyli pewnego wzrostu populacji związanego z ubożeniem populacji afrykańskiej, gdzie ludzie zdesperowani ryzykują życie dla zdobycia tej kości słoniowej, za którą zresztą pewnie dostają grosze od handlarzy, ale bardziej im się to opłaca niż po prostu umrzeć z głodu. Tak samo kwestia piractwa somalijskiego też jest ściśle powiązana niestety z ogólną sytuacją ekonomiczną, ze zmianami klimatycznymi, z rybołówstwem i tak dalej. To są bardzo skomplikowane zależności, o których właściwie rzadko się mówi. W każdym razie, jak popatrzymy na ogólnoświatowy indeks spadku różnorodności, to okazuje się, że od 1970 te populacje spadły o 30%. Tylko sytuacja tutaj, tylko w strefie umiarkowanej, głównie dzięki działaniom Unii Europejskiej, ta sytuacja się poprawi. A to jest czerwona księga IUCN. Bardzo znany, jakby powiedzmy, produkt, ponieważ za tym stoją oczywiście duże pieniądze, duży sponsorzy, która ma monitorować zanikanie poszczególnych gatunków zwierząt. Jak widzimy, strasznie szybki spadek w ostatnich latach to koralowce, natomiast w ciągu ostatnich 30 lat, czy też 25 spadki w poszczególnych pozostałych grupach monitorowanych zwierząt istnieją, aczkolwiek nie są tak drastyczne. W każdym razie na rok 2004 jako wymarłe są wpisane 730 gatunków zwierząt, 97 gatunków roślin.
wymarłe wolności, 30 gatunków zwierząt, 37 gatunków roślin. Natomiast pojawiła się ostatnia kategoria prawdopodobnie wymarły, ponieważ jeżeli ICN uznaje za coś wymarłego, coś co absolutnie od wielu, wielu lat nie było potwierdzone pomimo specjalnie dezygnowanych w tym kierunku poszukiwań terenowych. Czyli to musi być potwierdzone ponad wszelką wątpliwość, że tego gatunku już nie ma, nigdy go nie zobaczymy. Nie? Więc dlatego ta lista jest strasznie krótka tak naprawdę. Porównając z tym, co się naprawdę dzieje, bo jeżeli Państwo nieraz słyszycie, już nawet w popularnych mediach to się zaczęło pojawiać, bo one jeszcze parę lat temu całkowicie zaprzeczały, że jest coś takiego jak spadek różnorodności. Już teraz zaczyna się pojawiać, że tam ginie na przykład na 100 gatunków na rok i tak dalej. To jest bardzo niedoszacowana skala z tego zniszczenia i między innymi troszkę odpowiedzialna za to jest właśnie czerwona lista UCN, bo jeżeli mówimy, to wymieranie zachodzi szybciej, no to krytycy mówią, no ale przecież to mamy źródło naukowe, prawda, potwierdzone, rzetelne. I ona mówi, że mamy tylko 700 gatunków wymarłych. Tylko 700 gatunków to jest 700 gatunków, których nigdy już nie zobaczą nasze dzieci, nasze wnuki, których nigdy nie zobaczymy my. Ale pojawiła się też kategoria PE ostatnio, czyli prawdopodobnie wymarłe. To już jest 500 prawie gatunków zwierząt, prawie 100 gatunków roślin. To są te gatunki, co do których istnieje niemal pewność, zostały wykończone przez naszą cywilizację, ale istnieje nikłe prawdopodobieństwo ich znalezienia. Są takie przypadki, że coś, co jest uznane za wymarłe, po 20, 30, nawet 50 latach zostaje znalezione w fałych egzemplarzach. Są, istnieją, więc tu nie dyskutujemy. Ważna jest ta kategoria, czyli krytycznie zagrożone. To jest 2,5 tysiąca gatunków zwierząt. W przypadku skali globalnej, krytycznie zagrożony gatunek to jest taki, który nie ma szans na przetrwanie. W skali globu to jest coś zupełnie innego niż gatunki z czerwonych list polskich na przykład. Bo na przykład na Dolnym Śląsku my mamy, proszę Państwa, według opracowania, które koledzy z Instytutu Botaniki zrobili w 2003 roku, aż 600 gatunków roślin zagrożonych. Prawda? To jest bardzo dużo, to jest jedna trzecia flory Dolnego Śląska, ale jak popatrzymy na te gatunki w skali całej Polski, to się okazuje, że tych zagrożonych jest znacznie mniej, ponieważ te, które są skrajnie rzadkie na Śląsku, na Dolnym Śląsku, już występują na przykład na Lubelszczyźnie, Pospolicie czy w Karpatach, załóżmy, nie? Więc to jest zupełnie co innego. Tu mamy skalę całego globu, to jest 2,5 tysiąca gatunków skrajnie zagrożonych. Ostatnie zliczenie populacji tygrysa na świecie przyniosło informację, że jest tego 3200 sztuk. To jest mniej niż w prywatnych kolekcjach w Stanach Zjednoczonych tego gatunku. Ja jeszcze w wykładach sprzed paru lat, parę lat temu robiłem, to jeszcze miałem 7 tysięcy osób. Tak szybko znika populacja tygrysa, a morskiego jest 400 sztuk. No, jeszcze będziemy o tym mówić. Należy jednak pamiętać, że oszacowane zagrożenia dotyczą tylko 60 tysięcy gatunków zwierząt. Tylko dla tej listy mamy kategorię zagrożeń. A mamy ich ile? 1,5 miliona? Może 30 milionów, jak mówią niektóre szacunki. Tak naprawdę nie wiemy nic o skali zagrożenia. Giną także te gatunki, co jest szczególnie przerażające, na które są zwrócone oczy całego świata tak naprawdę, które są gatunkami sztandarowymi, które są gatunkami zwornikowymi dla różnych typów ekosystemów. To jest zliczenie ostatnich paru lat dosłownie. Bardzo ciekawa, ważna grupa ekologicznie w skali całego świata, która zresztą strasznie ucierpiała na skutek naszego pleistocyńskiego i potem holoceńskiego rozrastania się. Przecież myśmy wypili praktycznie całą rodzinę nosorożcowaną. Opis mówi sam za siebie. To jest ostatni osobnik tego podgatunku. To nie jest moje zdjęcie. Większość zdjęć tutaj jest moja, ale niektórych zdjęć niestety nie mogłem sam osobiście wykonać. No, ten osobnik został zabity właśnie dla tego niewielkiego rogu. Ale kilogram rogu w tej chwili osiąga już około 100 tysięcy prawdopodobnie na całym rynku. Ostatnie znane informacje o cenie to jest 60 tysięcy dolarów za kilogram. Stosowany jako afrodyzjak. Dlatego wyginęły nosorożce. Nosorożec czarny. Fotografia ostatniego znanego osobnika od 2010 roku. 2006 już nigdy nie obserwowany na wolności. W 2010 było 10 osobników. I już wpisany na Extinction Wild przez IUCN, biały nosorożec północny wymarł na wolności około 2004 roku. Czyli popatrzcie, w ciągu 6 lat wymierają nam 3 gatunki dużych zwierząt kluczowych dla ekosystemów, które są otoczone powszechną ochroną, opieką i wszyscy wiedzą, że trzeba je chronić. To co się dzieje zresztą?
z tymi gatunkami, których nie monitorujemy, o których nie wiemy nic, nie wiemy. Więc może obszary powinny będą nam ratowały sytuację. Już tak szukałem, nie? Grenlandia. W 2013 roku Park Narodowy Grenlandii. Ten największy park narodowy na świecie, ponad 900 tysięcy kilometrów kwadratowych. Był chroniony przed wszelkim wydobyciem. Stwierdzili, nie, świat się kręci, świat idzie do przodu, wszyscy się bogacą, czemu my mamy się nie bogacić. I w 2013 dopuścili do pierwszych poszukiwań złóż metali nieżelaznych. Zresztą Grenlandia ma po Chinach tak naprawdę największe w tej chwili złoża metali pierwiastków ziem rzadkich, które są kluczowe dla nowoczesnej, współczesnych technologii. Dlatego wydobyciem na Grenlandii są zainteresowane wszystkie wielkie firmy światowe, wszystkie mocarstwa. I jak widać, mieszkańcy samej Grenlandii również. Nie ma ich wielu, to jest 80 tysięcy inuitów, ale ich tradycyjny sposób życia musiał ulec zmianie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Kopenhadze parę lat temu doszło do, wydawałoby się, zabawnej sytuacji, kiedy delegacja inuitów przemawiając na szczycie klimatycznym stwierdziła, że oni potrzebują dofinansowania na zamrzewki. Ponieważ do tej pory upolowaną zwierzynę mogli spokojnie trzymać w lodzie. W tej chwili zimy stały się tak ciekłe, że mięso im się psuje. Oni muszą korzystać ze zdobyczy nowoczesnej cywilizacji po to, żeby móc żyć. Nie dziwnego, że przy tak ogromnych zmianach, jakich to pokolenie inuitów doświadcza, postanowili wziąć udział także w tym wyścigu cywilizacyjnym. Ale na tym ucierpi oczywiście fauna Grenlandii. Fauna Grenlandii zresztą cierpi nie tylko dlatego, że inuici postanowili nagle się wzbogacić. Z roku na rok spada miąższość lądolotu. To jest z raportu Międzynarodowego Panelu Klimatycznego z 2007 roku. A ten proces postępuje, jak widzicie, bardzo szybko. To jest 2010 rok, lipiec, ekstremalne roztopy. Po raz pierwszy w historii roztopy lipcowe osiągnęły centrum Grenlandii. Zaczął się topić lądolód na całym terytorium wysp. To jest 2012. Zasięg lotu antarktycznego, przepraszam, arktycznego. O, to jest ta właśnie kreska, to jest zmierzony. Jak wiadomo, 2012 rok był absolutnym minimum zasięgu lotu arktycznego w skali pomiarów. Natomiast to są szacunki Międzynarodowego Panelu Klimatycznego, które były uznawane przez wielu przedstawicieli biznesu oraz polityków za alarmistyczne i przesadne. Lód arktyczny w tej chwili topi się znacznie szybciej niż przewidywaliśmy i niż przewidywali to naukowcy z panelu klimatycznego. Oczywiście pod silnym naciskiem kół biznesowych i politycznych. Ale grozi nam, jak widzicie, temperatura spadająca, że przed 2050 w ciągu okresów letnich w ogóle może nie być lodu w Arktyce. A co to oznacza? No, tu jeszcze taki jeden obrazek porównanie właśnie zasięgu lodu wieloletniego, prawda, to jest ten taki czerwony, to jest lód powyżej 5 lat, który warunkował stabilność funkcjonowania lodu arktycznego. W tej chwili jest go bardzo niewiele, już się tylko trzyma w wschodniej części. Efekt jest taki, że gatunki, które niegdyś były pospolite w ogóle, w tej chwili trafiają na listę gatunków zagrożonych, mimo że nikt właściwie na nie nie poluje masowo, nie zabijamy ich, nie mordujemy. Nigdy nie myśleliśmy o tym, żeby w ogóle je chronić, ponieważ Arktyka chroni się bardzo dobrze sama, nie? Ale okazuje się, że na skutek zmian klimatycznych, cały wielki ekosystem arktyczny, może nie tak bogaty, bardzo różnorodny, ale bardzo specyficzny, bardzo dobrze dostosowany do tych warunków, będzie nam zanikał w bardzo bliskim czasie. No to przenosimy się w tropik. Drugi co do wielkości obszar chroniony, czyli wielka rafa koralowa. W ciągu ostatnich 30 lat zanikło 50% obszaru raf koralowych. Głównie przyczyniają się do tego takie rzeczy jak ocieplenie klimatu, które powoduje ocieplenie wód oceanicznych, a przez to zanik korali, znaczy glonów symbiotycznych, które współpracują z koralami w tym procesie fotosyntezy, one sobie symbiozują bardzo ładnie ze sobą. To jest pierwszy problem. Drugi to zanieczyszczenie wód oceanicznych, głównie przez biogeny, które powoduje bardzo korzystne warunki dla rozwoju korony cierniowej. To jest bardzo paskudny i wredny
szkarłupień, który atakuje koralowce. O tym problemie było wiadomo już jakieś 10-15 lat temu, a ona już się wtedy pojawiała, już wtedy szkody tam powodowała w tych ekosystemach, w tej chwili po prostu jest gatunkiem dominującym. No i rosnący poziom żeglugi, który też powoduje zanieczyszczenia, substancje ropopochodne, smary, oleje, prawda, a także odpadki stałe po prostu wyrzucane z okrętów. A więc mamy w zasadzie, podsumowując tak naprawdę, to zagrożeniem dla tej wielkiej rafy koralowej jesteśmy po prostu my i rozwój cywilizacji, z którym jakby jesteśmy tak bardzo związani. No, rafy koralowe należą do najpiękniejszych, najbardziej kolorowych i najbogatszych ekosystemów świata. Podsumowując zdjęcia z Singapuru. Wiele unikatowych gatunków. 2500 gatunków ryb jest ściśle związana wyłącznie z rafami koralowymi. Właśnie takie koniki morskie. Prognozuje się w każdym razie, że jeżeli obecnie występujące procesy nie zostaną zahamowane, to do 2025 roku zostanie nam 10% wielkiej rafy koralowej. Przypominam, że chodzi o obszar chroniony, prawda? Nie są chronione w większości rafy Morza Karaibskiego. Tu jakby pierwszy raz zauważono ten proces blaknięcia i od tego właściwie zaczęło się obserwowanie koralowców na świecie. To jest około 9% raf koralowych na Ziemi. Już od lat 70. zaczęły blaknąć. Jak popatrzymy sobie na zagrożenia, to w zasadzie mamy to samo. Przełowienie ryb, zanieczyszczenie stref przybrzeżnych, turystyka, wzrost temperatury, zakwaszenie oceanu. No, zakwaszenie to wiadomo, w tej chwili po prostu rośnie na skutek zwiększania się koncentracji dwutlenku węgla, co powoduje już pewne zauważalne osłabienie żywotności populacji, które mają struktury węglanowe wbudowane w swoje organizmy, albo jako muszle, albo opierają się na nich na zewnętrznych szkieletach, tak jak koralowce. W każdym razie rafy Morza Karaibskiego, jeżeli te tendencje nie zostaną zatrzymane w ciągu 20 lat, mogą zaniknąć. No i Egipt. O tym nie znalazłem żadnych informacji. To są te rafy, które mogłem osobiście też sobie zobaczyć. One tak kolorowe oczywiście przez okno już w tym momencie nie są z łodzi podwodnej, ale one też znikają. Jak płynęliśmy do tych raf, to płynęliśmy przez 2 godziny. Kiedyś wystarczyło wypłynąć łódką z hotelu, żeby je zobaczyć. Jak pytałem ludzi miejscowych, to mówili, że no około 80% raf koralowych już nie istnieje. Już jest martwa, wyblakła. Także ten proces zachodzi wszędzie po prostu. Specjaliści, którzy się tymi rafami zajmują, podsumowują to mniej więcej tak. W ostatnim Science Tape American jest ciekawy wykład Alexa Rogersa właśnie na temat raf koralowych. Jest to wybitny badacz, który całe swoje życie poświęcił rafom i on właściwie uważa, że nie ma już dla nich szans. Obura przewiduje, że to samo będzie działo się z innymi ekosystemami oceanicznymi. Jak to wygląda? No wiem, że strasznie dużo mówię o oceanach, chociaż się na nich zupełnie nie znam, ale powiem wam, że to, co znajduję, przeraża mnie po prostu. Co jest? Meduzy. Są śliczne. Jak są w oceanarium, to są śliczne, prawda? Ale ja jeżdżę po świecie od kilkunastu lat. W zeszłym roku? Nie, w tym roku. Byłem w Tajlandii i trafiłem do takiego pięknego parku narodowego. Khao Sam Roy Yot. Ja zawsze zapominam te nazwy tajskie, one są takie momentami dość trudne. A poza tym one są bardzo podobne do siebie nawzajem. W każdym razie to jest park, który obejmuje dużą część Zatoki Syjamskiej, nie tylko tereny nizinne, które leżą w otoczeniu. Jest bardzo intensywnie wykorzystany turystycznie. No i to był koniec już właściwie tego wyjazdu, już z wykończonym łażeniem po dżunglach. Po prostu miałem nadzieję, że się zanurzę w oceanie. Zresztą oceanu tam jest mnóstwo. Ocean w tej chwili jest bardzo ciepły, indyjski, jest moim zdaniem zbyt ciepły. No ale nie dało się. To jest najczęściej widywany w tej chwili obrazek na wybrzeżach Zatoki Syjamskiej w obrębie Parku Narodowego. Meduzy. W ogromnych ilościach. Jeśli ktoś śledzi doniesienia, nawet internetowe, to ten rok był pełen doniesień o meduzach, które paraliżowały funkcjonowanie turystyki w różnych miejscach, nawet w Krundali. Już przechodzę do ryb. Kraby.
kraby też mnóstwo masowo. To są te dwie grupy, które są ubikwistami po prostu, które potrafią świetnie korzystać z dowolnych zasobów pokarmowych, które dobrze znoszą wysoką temperaturę, dobrze znoszą niedobory tlenu. Ryby, tak, znajdowałem, martwe na brzegu. Nie pamiętam, żebym kiedyś nie wszedł do wody w strefie tropikalnej i nie zobaczył ławic, ale tam po raz pierwszy zobaczyłem martwe morze, gdzie występowały tylko kraby, tylko meduzy. Nie było ryb i nie było żadnych ptaków morskich. Nic. Zero. Jakieś jedno stado siewkowatych widziałem, które latało w kółko cały czas i usiłowało znaleźć coś do jedzenia na plaży wśród odpadków. Natomiast nie było fregat, nie było kormoranów, nie było widziałem dwie czaple, sorry. Ale to były czaple lądowe. Nie było mew, nic nie było. Rybitw, zero. Pierwszy raz widziałem coś takiego. Byłem przerażony. A dlaczego tak się dzieje? Podstawowym problemem jest przełowienie. Oficjalnie 90 milionów ton ryb się poławia w ciągu roku na całym świecie. 90 milionów ton. Nieoficjalnie, jak ostatnio zmierzono ruch trawlerów chińskich w obrzeżu Nigerii, może być ich nawet 400 milionów ton. Prawie 1/4 łowisk jest totalnie zniszczona. To znaczy, że nikt już nie ma po co tam wypływać. Jak jedziecie nad Morze Śródziemne, w wielu miejscach nie znajdziecie ryby z utra. Nie ma. Jest ryba z Brazylii, mrożona. To w karcie jest wyraźnie zaznaczone gwiazdką. Jest niewiele. Zresztą ostatnio twierdziłem, że w ogóle nie ma takich portów, ale jeden ze studentów na wykładzie powiedział, że nie. On był w takim miejscu, gdzie faktycznie jeszcze poławiali ryby i można było zjeść świeżą rybę z Morza Śródziemnego. No fajnie, tylko ja się zastanawiam, czy to ma sens jeszcze wyławiać te ryby, te ostatnie niedobitki biedne, no prawda? 33% jest wyeksploatowane. Co to oznacza dla populacji gatunków? Północny Atlantyk, 10% zachowanych populacji dużych ryb drapieżnych, tych, które cieszą się naszym specjalnym zainteresowaniem, bo są właśnie duże, fajne, smaczne. Czarniaka czy plamiaka to znamy słabo, ale dorsza znamy bardzo dobrze. Tuńczyk atlantycki, 3% populacji zostało w tej chwili, a my go nadal wyławiamy. Zauważcie proszę. Przy okazji tych odłowów masowych ginie mnóstwo gatunków w tak zwanym przyłowie. To są te rzeczy, które się łapie i wyrzuca do morza, ponieważ nie da się ich sprzedać. A one już są wtedy martwe. Żółw skórzasty, 2/3. Żółw zielony. Zostało 0,3% populacji znanej z 90 milionów sztuk. To są akurat gatunki tropikalne, które giną w sieciach krewetkowych. Nie? Morświn kalifornijski. Endemit. Praktycznie to jest właśnie jeden z tych gatunków krytycznie zagrożonych. Z tego, co wiemy o jego biologii, czy w ogóle o funkcjonowaniu rybactwa w Kalifornii, to już jest właściwie wymarły praktycznie rzecz biorąc. Nic go nie uratuje. Dobrze, kurczę. Dobra. Bulwersująca, przerażająca dla mnie historia z rekinami. Średnio, jak obliczono, zabijamy 100 milionów rekinów rocznie. Ale my ich nie zabijamy po to, żeby je zjeść całe. My je zabijamy dla tych płetw. Bardzo często osobnik po złowieniu ma odcinaną płetwę i zrzucany do morza. W całym Bangkoku wszędzie mamy takie restauracje, które namawiają nas na zupę z płetwy rekina. Wystawia się te płetwy rekina. Największa, którą widziałem, była taka, ale nie mogłem jej sfotografować, bo im się bardzo nie podobało, że fotografuję te płetwy. Sieci trawlowe. Wielkie trawlery. Wyobraźcie sobie, jest film, prawda, przyrodniczy z Tanzanii albo z Kenii. Mamy piękną sawannę. Nagle, no tam żyją sobie, biegają gnu, zebry, likaony, żyrafy, słonie, nosorożce już nie biegają, bo są wymarłe. I nagle w tym filmie pojawia się wielka sieć wysokości kilometra, długości kilometra, która jak buldożer jedzie po całej tej sawannie, niszcząc, zrywając krzaki, drzewa, słonie, żyrafy, gnu, gniotąc to wszystko w takim wielkim, gigantycznym, pyłowym walcu. Uznalibyśmy to za zbrodnię, prawda? Takie rzeczy dzieją się codziennie w kilkudziesięciu tysięcy miejsc na świecie, na dnie morskim, po prostu na skutek technik trawlowych. Tak właśnie wygląda trawowanie. To są dwa trawlery, które w odległości 1 kilometra od siebie rozciągają wielką sieć i ciągną po dnie morskim. To też nie są moje zdjęcia, ale tak wygląda różnica pomiędzy dnem strawowanym a przed trawowaniem. I to się dzieje
codziennie, jak tutaj teraz sobie rozmawiamy, w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na świecie takie trawlery właśnie rozniszczą nam dno. Północny Atlantyk jest najlepiej zbadany pod tym względem, ponieważ ma to istotne walory ekonomiczne. Upada tam rybactwo pełnomorskie. Parę lat temu zrobiono takie badanie socjologiczne w Kalifornii, socjobiologiczne właściwie, socjologiczno-biologiczne, gdzie wzięto 3 pokolenia rybaków i pytano ich o połowy właśnie. Okazało się, że najstarsi potrafili wymienić z palca 11 gatunków ryb, a najmłodsi łowią 2. Tylko że ci najstarsi łowili je tuż za rogiem. Znaczy wypływali sobie przed dom, zarzucali kotwice, zarzucali sieci, przywozili je do domu. Najmłodsi byli przekonani, że łowiska zaczynają się od 200 km od lądu, bo bliżej nie ma ryb, po prostu i nigdy ich nie było. A tak wygląda właśnie spadek masy tych głównych ryb pokarmowych, prawda, między rokiem 1900, tak? Tu było do 11 ton na kilometr u wybrzeży Nowej Fundlandii. To były jedne z najżyźniejszych w ogóle łowisk na świecie. Historie spisane przez pierwszych osadników mówią o tym, że po prostu wystarczyło wejść do wody i zarzucić kosz. Niektórzy śmiali się, że można było chodzić po grzbietach ryb. Tu jest zresztą bardzo dużo innych problemów, o których już nie będę mówił. W każdym razie efektem tego wszystkiego jest prognozowany spadek rybołówstwa do roku 2050. W popularnej świadomości mówi się, że w oceanach zabraknie ryb. Nie, oczywiście jakieś będą, ale my już z nich nie skorzystamy, ponieważ ich połów będzie zupełnie nieopłacalny ekonomicznie, prawda? No. Także oceany nam stopniowo jakby w ciągu zaledwie 50 lat udało nam się odwrócić bieg historii Ziemi i cofnąć nas o jakieś miliard. No jeszcze tak, co jeszcze mamy? Anoksję przede wszystkim. To jest podstawowy problem. To jest ten problem, który prawie wykończył życie na Ziemi w czasie wielkiego załamania permskiego. Prawda, strefy beztlenowe w dnach oceanicznych, które są spowodowane no właśnie załamaniem łańcucha troficznego. To jest na przykład zdjęcie Bałtyku z okresu zakwitu sinic. Nie wiem, czy wiecie, ale Bałtyk jest największym producentem stref martwych. One zajmują już 60 tysięcy kilometrów kwadratowych na dnie Bałtyku. To są takie strefy, gdzie nie ma tlenu, gdzie jest tylko siarkowodór, gdzie nie żyje nic poza prostymi bardzo mikroorganizmami. A tak rośnie nam liczba stref beztlenowych w ciągu ostatnich 100 lat. Nie znalazłem informacji o całkowitej powierzchni tych stref. Prawdopodobnie nikt nie był w stanie jej zmierzyć. W każdym razie to są strefy, w których życie wróciło przed prekarb, czyli gdzieś do samych początków życia organicznego na Ziemi, kiedy jeszcze nie było tu tlenu. Tam nie żyje nic. Te strefy się rozrastają i coraz większe partie przydenne mórz i oceanów stają się bez życia. No i ostatni problem związany z zanieczyszczeniami to jest takie bardzo słynne zdjęcie Chrisa Jordana z Midway. Ten młody albatros został sfotografowany dokładnie tak jak leżał. To nie jest kompozycja artystyczna. Jeśli ktoś oczywiście lubi turpizm, po prostu to jest zawartość jego żołądka. Nie opisuję jej, bo sami Państwo widzicie jak to wygląda. No także tak to wygląda. Fajne podsumowanie jest w dwóch artykułach na Ziemi na rozdrożu. Na nieskończonych oceanach, gdzie te wszystkie jakby dane liczbowe rozmaite znajdziecie, ale warto też przeczytać artykuł pod tytułem Tylko cisza, który jest krótkim bardzo i lakonicznym sprawozdaniem z rejsu pomiędzy Australią a Hawajami, który, nie pamiętam teraz nazwiska, ale znany bardzo żeglarz australijski podjął po 10 latach i który opisuje swoje spotkanie z oceanem. Po przeczytaniu tego tekstu, no, ja mam dreszcze. Ile jeszcze tego czasu mam, Krzysiu? 15 minut. Znaczy, na ten temat niestety można mówić, znaczy zrobić cykl wykładów. Więc staram się zmieścić. Wilgotne lasy równikowe. To już będziemy musieli się streszczać. Ale według wszystkich właściwie szacunków są siedliskiem co najmniej 50% gatunków roślin i zwierząt. Park Narodowy Taman Negara w Malezji, jeden z większych, 500 km2. To są faktycznie ekosystemy, które zarówno bogactwem, jak i pięknem, jak i
Znaczy, słuchajcie, to jest zupełnie inny świat. Jak tam się wchodzi, to człowiek jest w świątyni. W świątyni, której nie naruszył czas, nie naruszył człowiek, a w której Bogiem jest przyroda. Ale takich miejsc jest coraz mniej, to pierwsze. Po drugie, jaki jest problem? Czasem trafiam na takie informacje, że no dobrze, zniszczyliśmy ileś tam lasów równikowych, ale przecież zostało nam jeszcze tyle. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak one są strasznie zróżnicowane. To, co my nazywamy wilgotnymi lasami równikowymi, to są tak naprawdę setki albo tysiące rozmaitych typów ekosystemów, z których każdy jest inny i unikatowy. Te nizinne dżungle w Tamanegara, właściwie podgórskie, a te w Dolinie Urubamby, które jeszcze są zachowane zresztą w bardzo niewielkich fragmentach w Peru, to są zupełnie inne układy z całkowicie innymi gatunkami roślin i zwierząt. Tam nie powtarza się ani jeden gatunek. To są dwa różne typy ekosystemów. Tu mamy wodospady Iguazu z takim już podrównikowym lasem wilgotnym. To również jest zupełnie inny ekosystem z zupełnie unikatową kombinacją gatunków. To nie jest tak jak u nas w Polsce, że jak mamy buczyny, to czy w ogóle w Europie, to podobne gatunki występują w buczynach od Francji aż pod Krym. To są zupełnie odrębne ekosystemy. Każdy z nich. W Kostaryce jest tak ogromne zróżnicowanie, że wystarczy przejść 500 metrów i znajdujemy się w zupełnie innej kombinacji gatunkowej. Tu otoczenie Machu Picchu w Andach, montania, jeszcze zachowana tylko dlatego, że te stoki były tak strome i uniemożliwiły po prostu wycinkę drzew. To jest chyba też Tamanegara. W każdym razie takie zdjęcie można wykonać w dowolnej dżungli tropikalnej Półwyspu Malajskiego. Ale to też dziesiątki ekosystemów towarzyszących, prawda? Głębokie jaskinie, krasowe, skały, każde z innymi zupełnie układami. Mnóstwo gatunków nietoperzy, które żyją w tych jaskiniach. Jakieś amblepiki, pająki, węże jaskiniowe. To jest akurat charon, ten ma wielkość mojej dłoni. Motyle, niezliczone ilości gatunków, większość z nich jeszcze mam niepoznaczanych. Różne gatunki ważek. Nefilia jest takim najbardziej znanym pająkiem tropikalnym. Ona też ma od wielkości mojej dłoni jest. I jest dość pospolita, także łatwo ją zauważyć i sfotografować. Rozmaite płazy i gady. Ta kalotes jest chyba najczęstszym, najpospolitszym gatunkiem w ogóle w całej Azji Południowej. Gatunki endemiczne, jak taka wielka wiewióra ceylońska, Ratufa macrura. Buceros, czyli dzioborożce, które są bardzo pospolite, nawet się synantropizowały w wielu miejscach. To są wszystko przykłady bardzo nielicznej, tej bardzo licznej populacji gatunków zwierząt, które są związane z lasami tropikalnymi. Ale jak popatrzymy sobie na tą mapkę, no to właśnie jest ten problem. Te wszystkie czerwone fragmenty to są lasy tropikalne, których już nie ma. Zielone to te, które jeszcze były w roku 2010. Dlaczego w 2010? Ponieważ tempo zanikania lasów tropikalnych mimo prób podejmowanych na całym świecie nie spadło. Ono cały czas wynosi około 2% i te 2% cały czas są wycinane z coraz to mniejszej powierzchni. Nie? Świetnym przykładem jest Borneo właśnie, gdzie mamy, to jest w roku 1950 praktycznie cała powierzchnia wyspy była zalesiona. W 2010 zostało już około 50% tych lasów. A lasy Borneo są jednymi z najbogatszych w endemity na całym świecie. Znaczy były, bo po prostu coraz bardziej się zmniejszają i to jest prognozowana powierzchnia w 2020. Problemem jest nie tylko wycinka, problemem przede wszystkim są nielegalne wypalania lasów tropikalnych pod plantację palmy olejowej. Te pożary, które wybuchają na Borneo czy Sumatrze, często dezorganizują życie w Singapurze czy w Kuala Lumpur. Słane są noty dyplomatyczne. No prędzej czy później ktoś w końcu wypowie wojnę z powodu pożarów. Przykład Sumatry tylko do roku 2000. W tej chwili strefa tych czerwonych lasów, prawda, to znaczy tych, których już nie ma, na pewno mocno się poszerzyła. Ostatnio przypadkiem zupełnie telewizor jakoś gdzieś leciał, widziałem program Makłowicza z Kuala Lumpur, który właśnie pokazywał zadymione niebo
w Malezji, a Kuala Lumpur to jest samo centrum Półwyspu Malajskiego, więc te pożary muszą być naprawdę poważne. To jest na 2010 podsumowane w ciągu 10 lat, jak duże są wycinki, jak widać na Borneo. Samym 5 milionów hektarów lasu zniknęło lub poszło z dymem w ciągu 10 lat. 5 milionów hektarów, słuchajcie, gdyby coś się takiego wydarzyło w Europie, to byśmy normalnie roznieśli w strzępy rządy, bo to była katastrofa ekologiczna, a tam to się dzieje rok po roku, regularnie, nikt na to nie zwraca uwagi. No i najsłynniejszy przykład Amazonii, prawda, w porównaniu z tym, co się dzieje ze strefą indomalajską, to jest rewelacyjny stan zachowania w ogóle. To jest świetnie, że tak duże powierzchnie jeszcze lasów tropikalnych są tam zachowane. Ale one również będą zagrożone w ciągu najbliższych 100 lat. No i fajny przykład z Ekwadoru, część pacyficzna. Już do 1990 roku praktycznie zostały niewielkie skraweczki tylko wilgotnych lasów równikowych. To jest oczywiście ta część równinna, ponieważ tutaj w Montanii jeszcze jakieś lasy zostały, ale te lasy też już są zagrożone. O Parku Narodowym Yasumi na pewno słyszeliście, bo to jest dość słynna kwestia. To jest jeden z najbardziej bogatych przyrodniczo fragmentów kuli ziemskiej. Problem w tym, że pod nim znajdują się 3 złoża ropy naftowej. Przez wiele lat udawało się blokować wydobycie. Natomiast w 2013 pan prezydent Ekwadoru stwierdził, że skoro nikt mu nie chce dać 3 miliardów dolarów, to on otwiera tereny Parku Narodowego Yasumi dla firm wydobywczych. Jeżeli zniszczymy Yasumi, to znaczy, że jesteśmy w stanie zniszczyć wszystko. I że nic na ziemi nie jest dla nas wartością poza pieniądzem. Więc jeśli tak będzie, to po prostu dla mnie to jest memento dla przyrody świata. Zresztą dzisiaj Ekwador wygląda mniej więcej tak. Gdybym dla mnie podpisał, że to jest Ekwador, to byśmy mogli sobie spokojnie podpisać, co? Alpy albo Podkarpacie jakieś nawet. Po co daleko szukać, nie? No, świat się strasznie ujednolicił, zhomogenizował. Jak jechałem przez Argentynę kilkaset kilometrów, to kurczę się czułem jak na Mazowszu. Tam są tylko pola pszenicy. Teraz ktoś napisał do mnie z Krakowa z prośbą o zdjęcie pampy argentyńskiej. Ludzie, jaka pampa? Gdzie tam jest pampa? Nie wiem, może gdzieś jest. Czemu to robimy? No, czemu? Bo potrzebujemy dróg. Zresztą to jest fajny przykład, bo pokazuje w jaki sposób wycinka lasów tropikalnych po to, żeby drzewa nie spadały na drogi, jednocześnie powoduje erozję. W całym świecie tropikalnym znajdziecie wszędzie takie wielkie taśmy folii rozwinięte na tych skarpach przybrzeżnych, przydrożnych, po prostu po to, żeby zapobiegać erozji, żeby to się nie zawalało. A to się i tak zawala. To są ogromne koszty. To jest zupełnie bez sensu. To jest skraj Parku Narodowego Taman Negara. Właśnie, czyli tego, który pokazywałem, taki ładny był. No, to już z krajem właśnie robią autostradę. No bo trzeba zrobić szybki przelot między Kuala Lumpur, a gdzieś tam, już nie pamiętam gdzie. Kamieniołomy oczywiście. No tu jesteśmy zawsze bardzo pazerni. W Polsce zresztą też jest to jeden z naszych problemów. Co dalej? Drobne, nielegalne wycinki. Ludzie, normalni ludzie, nie wielkie kompanie drzewne, potrzebują miejsca do pól, na których będą mogli uprawiać się maniok, taro. Takie bardzo proste produkty, które umożliwią im przeżycie. Trudno im się dziwić, ale to jest z kolei park stanowy Kuala Lipis, samo jego centrum. To jest okolica Tanahrata. Nie wiem, ktoś sobie postanowił w samej dżungli w środku hotel wybudować. W dodatku na parku, na szlaku turystycznym. Do tej pory dla mnie wielka zagadka. Ja nie wiem, do kogo należy ten teren, kto udziela zezwoleń w tych miejscach, ale jaka jest gospodarka przestrzenna? Czy istnieje coś takiego jak gospodarka przestrzenna? Prawdopodobnie nie. I to jest jeden z powodów. Tych powodów jest wiele. Najgorszy chyba palma olejowa. Tak wygląda fragment wyciętej dżungli pod plantację palmy olejowej. Na tym się po prostu potem sadzi taką monokulturę. Słuchajcie, naprawdę istnieją badania naukowe, rzekomo dobrze finansowane przez plantatorów palmy olejowej, które dokumentują, tylko bez podawania dokładnych danych, że te plantacje są bardzo cenne dla różnorodności biologicznej. One są tak cenne dla różnorodności, jak nasze pole kukurydzy. No. No i oczywiście wycinki. To jest też taka historyjka, którą opowiadam już nie raz, ale jechałem kiedyś przez 3 godziny i zabawiłem się liczeniem lor, właśnie takich 20-tonówek wyładowanych drewnem. To przez te 3 godziny minęło mnie 200. I to był dzień roboczy, normalna droga gdzieś w środku Malezji. No więc jak sobie to pomnożymy przez całą powierzchnię Malezji, wszystko, długość całych dróg, to daje nam mniej więcej ogień skalę wydobycia w ciągu roku. To jest dziw, że te lasy znikają tak wolno. Także tak jak mówiłem. Aha.
Oczywiście zostaną nam fragmenty w tych parkach narodowych, bo parki narodowe kosztują. W Tajlandii wstęp do parku narodowego to jest $10, prawda, na 24 godziny. Także dziesiątki tysięcy osób, czasem setki tysięcy osób przewijają się przez te parki, więc to jest konkretny biznes. Więc to przynosi pieniądze i te fragmenty nam na pewno kiedyś zostaną. Ale to jest przykład z Ceylonu z kolei, to jest Horton Plains. Też niezłą kasę tam trzepią za wejście i w ogóle za podwózkę, w ogóle to kosztuje. Więc cała populacja okoliczna żyje z tego parku narodowego. To jest ostatni zachowany fragment lasów mgielnych. Widziałem trochę lasów mgielnych w różnych miejscach. Ten naprawdę robi cudowne wrażenie, ale on ginie od 10 lat. Od 10 lat ginie, mimo że nikt go nie niszczy, mimo że on jest chroniony, mimo że wszystkim zależy na tym, żeby on trwał dalej. No widzicie tutaj te martwe drzewa wszystkie. One od 10 lat zamierają powoli, powoli, hektar po hektarze ten park znika. Z przyczyn wydawałoby się naturalnych. Zrozumiałem, o co chodzi, dopiero jak znalazłem pracę na temat zanieczyszczenia azotem na kuli ziemskiej. Ceylon w tej chwili jest największym depozytariuszem azotu, który przychodzi z subkontynentu indyjskiego, który oczywiście produkujemy my, które produkuje nasze bydło hodowlane, święte krowy hinduskie, pola ryżowe i tak dalej. Tam spada, no nie chcę skłamać w tej chwili, ale chyba 36 kg na metr kwadratowy w ciągu roku. I to jest przyczyna ginięcia tych lasów. One rozwijały się w bardzo kwaśnych podłożach. No parki narodowe. To jeszcze wracając do lasów tropikalnych. Czemu się śmiejesz? Byłeś tam? Dobra, Erevan National Park, w każdym razie Tajlandia, jedno z moich ulubionych miejsc i miejsce, w którym naprawdę dobrze chroni się przyrodę, słuchajcie. Na wszystkich zdjęciach z Parku Narodowego zobaczycie coś takiego. Przepiękny potok otoczony właśnie wilgotnym lasem podrównikowym, liany, kaskady, ale to jest tylko taka wąska ścieżka przy jednym zachowanym potoku. Tam z tyłu to jest też reszta parku, te takie łyse wzgórza. Generalnie szata roślinna parku wygląda tak. Jest to jeden gatunek, Bambusa vulgaris, zresztą też introdukowany z Indii. No. I to się idzie tak, jak człowiek by chciał się przejść przez Park Narodowy, to tak ma kilometry bambusa, idzie, a w 40 stopniach to jest naprawdę paskudne przeżycie. Sajok National Park. Niedaleko leży Dolina Rzeki Kwai, bardzo znanej oczywiście z filmów, z literatury. To jest Park Narodowy. To jest plantacja tekowca. 60-letnia. Ale potem sobie pogrzebałem w literaturze, to się dowiedziałem, że całe okolice w basenie rzeki Kwai zostały wycięte pod budowę tej linii kolejowej. Potem posadzili tekowiec i stwierdzili, okej, dobra, robimy park narodowy. I ludzie za to płacą, bilety $20 się płaci, wchodzi się i się ogląda bambusy. A, czekajcie. Ogląda się tekowce i bambusy oczywiście. Niestety zdjęcia panoramiczne wyszły mi paskudnie, bo te bambusy, nie wiem, co one robią z tym, z powietrzem. Po prostu wszystkie zdjęcia wyglądają tak, jakbym je przez szybę robił. Także nie mogę wam pokazać panoramki, ale panoramki są naprawdę przerażające. No i oczywiście centrum rzeki Kwai, świetna imprezownia dla turystów. Akurat przeciwko temu nic nie mam, bo to dzięki temu, że te parki przynoszą kasę, to one w ogóle istnieją. No. Udawalawe, Ceylon. Też fajne miejsce, bardzo ładne wejście. Bardzo znany park narodowy z uwagi na dużą populację słonia indyjskiego. Okej. Okay. Ale co nas wita po przejściu? Szlaban, specjalnie wzmacniany na słonie. A tutaj, nie wiem czy zwrócicie uwagę, to są izolatory. I te druty pod prądem lecą aż tu. Dlaczego? Bo w środku wygląda to tak. To jest według przewodników naturalny ekosystem ten. Ceylońskiej sawanny. Pomijając fakt, że na Ceylonie nigdy nie było sawanny, tylko zawsze były wilgotne lasy równikowe, to tutaj to jest, ja nie chciałbym się wyrażać, bo jestem nagrywany, powiedzmy, że składa się to generalnie roślinność z szeregu gatunków pospolitych na terenie całego tropiku, które ja, nie znając się specjalnie na florze ceylońskiej, odróżniam bez problemu, a to znaczy, że widziałem już wielokrotnie w różnych miejscach. Nie ma nic, co byłoby naturalne, poza jednym gatunkiem, czyli słoniem indyjskim, prawda? Te druty, nie kolczaste, tylko pod prądem, są po to, żeby słoń indyjski nie mógł wyjść z terenu parku narodowego. Tak naprawdę trudno powiedzieć, że jest to park narodowy czy rezerwat. Właściwie
Obozem koncentracyjnym też bym tego nie nazwał. No niemniej jednak to już zaczyna być coś bliskiego. No i ostatni przykład takiego super parku narodowego, Cotopaxi National Park w Ekwadorze. Fajny park narodowy. Dlaczego? Bo obejmuje ochroną czynny wulkan. Tylko czubek będzie osiedlał się w okolicach czynnego wulkanu. Natomiast jeśli pominiemy właśnie sam stożek wulkaniczny, prawda, który faktycznie robi wrażenie, i te niewielkie fragmenty Paramo w okolicy, to całość wygląda tak. Jest obsadzona kazuaryną i to też jest park narodowy. Także takich parków narodowych mamy setki na świecie. Już Krzyś... Idę do końca, szukając jakichś innych terenów, które byłyby jeszcze w miarę dobrze zachowane, przypomniałem sobie tajgę, ponieważ na obrazkach w internecie znajdziecie bardzo duże obszary puszcz strefy tropikalnej, czyli tajgi, zarówno w Ameryce Północnej, jak i na Syberii, u nas w Europie, zresztą jest to jedno z osiedli schronionych Natura 2000. No, ale przyglądając się uważnie, znalazłem też inne opracowania, z których wynika, że są takie tajgi, które jeszcze są i takie, których nie ma. No więc to jasnozielone tutaj to jest potencjalny teren zajęty przez tajgę, a to ciemnozielone to są te fragmenty, które się zachowały. Są tajgi lepsze, jak się okazuje, tajgi gorsze. Ostatnio Krzysiek Nowak jechał rowerem przez całą Rosję i właśnie opisuje tajgę jako, że tam się zmieniają brzeziny, są tylko, tak? Wiecie kto? Nie? Brzeziny i sośniny, brzeziny i sośniny. To oczywiście nie jest tajga, to są wszystko wtórne porosty. W Kanadzie jeszcze nie jest tak źle, aczkolwiek ostatnie opracowanie Greenpeace'u tylko 5 takich fragmentów tajgi, która naprawdę ma charakter pierwotny, wymienia. I oczywiście te wszystkie fragmenty są w tej chwili narażone na eksploatację, ponieważ no, są pierwotne, a więc są tam ładne, wysokie, duże i grube drzewa. Większość wyrębów jest prowadzona bez zezwolenia. Rabunkowo Greenpeace stara się to monitorować. Co najmniej 15% drewna w obrocie, szczególnie z Chinami, to są wyręby rabunkowe. Zresztą Chińczycy, Japończycy w ogóle, ponieważ wycięli u siebie już wszystko, co mogli wyciąć, w tej chwili sprowadzają drewno z całego świata. Te wycinki drewna w Malezji, o których opowiadałem, czy w Tajlandii, czy na Borneo, według lokalnych rozmówców nie są w żadnym wypadku ich winą. To wszystko robią firmy chińskie lub zarządzane przez Chińczyków i całe to drewno leci do Chin. Najbardziej mnie martwi też no, sytuacja Andów chilijskich, gdzie Japończycy ściągają ogromne ilości drewna do wyrobu pałeczek. Pożary to jest drugie zagrożenie, które pojawiło się ostatnio. Jako skutek globalnego ocieplenia w tym roku, w roku 2010, mieliśmy po 300 tysięcy hektarów wypalonych w Kanadzie. Znaczy, wiecie, z jednej strony pożar w tajdze jest czymś naturalnym, ale jeśli pojawia się zbyt często, to wtedy naturalne być przestaje. I w tej chwili już mamy do czynienia z tego typu skalą zjawisko. To samo w Rosji. W Rosji brak danych tak naprawdę. Nikt tego chyba nie zmierzył, a w każdym razie nie znalazłem. W każdym razie rok, co drugi rok, co trzeci rok mają już w tej chwili potężne pożary tajgi. No i na koniec zupełny hotspoty, czyli te miejsca, które są specjalnie cenne dla różnorodności biologicznej. Znacie Państwo na pewno to hasło. To jest ostatnia chyba lista hotspotów z 2005 roku, gdzie w 34 obszarach obejmujących zaledwie mniej niż 2,5% ziemi żyje ponad połowa różnorodności biologicznej roślin i 42% kręgowców. Oczywiście koncepcja jest wcześniejsza, po raz pierwszy sformułowana pod koniec lat 90. i tych hotspotów się robi tak powoli coraz więcej. A dlaczego się ich robi coraz więcej? Bo to by też fajne, nie? Mamy takie obszary, w których wiadomo, że trzeba skoncentrować działania ochronne i na nich się koncentrujmy. Ale po pierwsze, te dane są nieaktualne. My dane o liczebności gatunków w hotspotach mamy skumulowane od roku mniej więcej 1890 do roku 1970. W ciągu ostatnich kilkunastu lat mało kto prowadzi badania nad aktualną różnorodnością biologiczną hotspotów. My cały czas wiemy, że tam były takie gatunki, ale nie wiemy, ile ich jest teraz. Nie wiemy, ile ich wymarło, ponieważ żeby teren mógł zostać hotspotem, musi stracić 75% swojej powierzchni. Czyli już na dzień dobry, zgodnie z naturalnymi, jakby ekologicznymi regułami, które obowiązują w tak zwanej regule Species-Area Relationship, już na dzień dobry w
tych hotspotach tracimy od 20 do 40% gatunków, które tam zamieszkiwały. Więc zanim jakiś teren zostanie uznany za cenny przyrodniczo, on już jest zubożony. O 1/5 do prawie połowy gatunków, które tam występowały. Takie są reguły ekologii krajobrazu. I tutaj nie ma jak z nimi dyskutować. Także jakbyśmy nie narzekali, i czemu nie będą poświęcone dzisiejsze rozważania, w których niestety nie będę mógł brać udziału, bo mam jeszcze obowiązki uczelniane swoje. Proszę pamiętać, że jakbyśmy byli niezadowoleni z funkcjonowania systemu ochrony przyrody u nas w Europie, to pamiętajmy o tym, że u nas on w ogóle jest. I mogłoby być o wiele gorzej, bo w wielu miejscach na świecie gorzej jest niż u nas. Dziękuję.